ludzkie twarze. Spadam na ziemię, białe podłoka. Z góry wszystko jest inne, ciężko się wzbić. To przejście jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. To pierwsze między tą dziewczyną a tym chłopakiem. W sensie przyspiesza to fajnie. Na kolejną szansę, mnie tu trzyma tylko grawitacja i świadomość, bo z nią mam romansę. I gram z czasem, i gram na czas z życiem, chociaż wynik jest na dysgóry. Okala mi spokój, mimo to i tak, jak planetę chmury. Ogólnie uważam, że spoko, ale też ciężko mi to jakby ocenić, no bo jakby nie wiem, jakby to się dzieje w tym gatunku muzyki, bo jakby tak serio nie słucham, więc jakby... Ja, znaczy tak sama z siebie byś sobie raczej nie puściła takiego numeru. Znaczy sama z siebie to ja sobie nic tego nie puszczam. Okay. Jakby tak to ale jakby, nie wiem, puścili w knajpie, to... No to bym nie wyszła. Nie wyszła. Nie. No takie z sensem na pewno, że... No lubię takie. Taki format jakiś. Jest całkiem... utalentowana wokalistka i całkiem takie, powiedzmy, ciekawe instrumentalnie, w sensie dosyć zróżnicowane, co jest na plus. Starałem się jakoś wyciągnąć może ze słów jakieś większe przesłanie, ale nie były jakieś super bardzo ciekawe. Wiesz co, tak wydaje mi się, że twój kolega dużo lepiej poleciał, przynajmniej mi się osobiście tak bardziej podobało, jak on wchodził. Aha. No to już takie bardziej typowo rapowe było jak dla mnie. Tutaj ten jeden fragment, ta ostatnia zwrotka, jeżeli dobrze kojarzę, to koleżanka też mi się podobała, jak tam najpierw tak próbowała zarapować szybciej, a potem przeszła z powrotem w to swoje takie wysokie śpiewanie. Ogólnie kawałek mi się podobał, tylko wiesz, to trzeba byłoby przesłuchać jeszcze raz, żeby nad tekstem się skupić, co tam więcej jest rapowane i o czym. Super, super, ja właśnie lubię takie... łączony na przykład, jak to powiedzieć, jest taki raper połączony z jakąś piosenkarką, nie? Coś takiego. To dobrze się słucha, dobrze wpada w ucho. Jest taka parabola w tej piosence i to jest tak góra-dół, bo jest nagle przyspieszenie. Jak jest stop zwolń i jest taki ciągnący się wolny flow. I nie mogę powiedzieć nic złego na temat tej piosenki. W skali od 0 do 10 dodaję taką dziewiąteczkę, bo jest to... nie przypadam za takim mocnym, agresywnym rapem. I właśnie to jest odłam rapu, który sprawia mi przyjemność w trakcie słuchania. I jakby sam beat jest genialny. Julia Mocha, tak się nazywa? To Julia Mika. Mika jest naprawdę głosowo świetna. To planeta małp, gwałt na wolności, gdzie wszystko ma cenę. Zachował się tylko kształt całości, zalążek radości obok i na niebie. Obłoki na niebie.